Iceland or New Zealand? Witam ze stacji benzynowej. Właśnie wstaliśmy, tankujemy teraz samochód. Gotowanie wody na kawkę na parkingu. Tam jest stacja benzynowa przyjazna osobom LGBT. Flagi, tam jest taka fajna podłoga narysowana. A tam idziemy zaraz, bo jest bonus! Trzeba skorzystać z okazji, póki jest otwarty, bo zwykle jak przejeżdżamy obok, to jest zamknięty, bo wiele z nich otwiera się około godziny 11, zamyka około godziny 17, więc ciężko je złapać, a ten bonus jest uważany, no i w sumie chyba jest, za taki najtańszy sklep na tej Islandii, bo wiadomo, Islandia no jest droga i nie mam co mówić, że nie jest droga, bo jest droga, więc zawsze jakiś grosz można zaoszczędzić. Dzisiaj ogólnie jedziemy do Reykjaviku, poszlejemy się po ulicach miasta, chociaż słyszeliśmy, że za bardzo nie ma tam co robić, ale chcemy odwiedzić second handy, ponieważ chcielibyśmy zakupić sobie te takie sweterki islandzkie. One mają nazwę na L, napiszę w dole ekranu, jak one się nazywają, bo oczywiście nie pamiętam. Próbowaliśmy je ubierać tam w różnych takich sklepach, ale tam cena jest po prostu zatrważająca, bo jest to zwykle około 30 tysięcy koron, 25 tysięcy koron, czyli to są jakieś takie 700-900 zł, więc jednak jest to dla nas trochę za dużo. Przy okazji dowiedzieliśmy się od innych Islandczyków, którzy mają też swoje takie sklepy i których sami sobie szyją, że marka Icewear to jest ich największy wróg. Ciągle chyba za każdym razem namówią, żeby tam nie kupować, bo to są chińskie produkty i tak dalej. Nie wiem, czy to są chińskie produkty, ale faktycznie jak potem zwróciliśmy uwagę, co jest napisane na metkach, to jest napisane designed in Iceland, ale nie jest napisane made in Iceland, więc myślę, że to może być zasadnicza różnica. No ale tak, zaparkowaliśmy w Reykjaviku, chyba jesteśmy gdzieś na głównej ulicy albo coś takiego. Tak, w sumie średnio. Znaczy, no domki ładne. Ale nie wiem, no wszystko w taką pogodę wygląda trochę słabo. Idziemy do second handu. Pierwsze wejście i znalazłam sweter, tylko to z kapturem. Chciałam z kapturem. 12 tysięcy koron, czyli ile to jest? Nie wiem. Zostawiamy najbardziej popularną chyba budowlę w całej Islandii za sobą. Kościół, który jest też drugą najwyższą budowlą w całej Islandii. Został on zbudowany taki wysoki, żeby ewentualnie mógł służyć za... wieżę radiową. Natomiast twierdzę, że Reykjavik jednak jest całkiem przyjemnym miasteczkiem. Słodkie małe domki. Po prostu człowiek czasami, jak słyszy o stolica, to spodziewa się nie wiadomo czego. A Reykjavik jest dosyć takim średnim miastem. Z małym natężeniem ruchu. Z niską zabudową. Jest całkiem, tak jak już powiedziałam, uroczy. And he's trying his own. I think he looks nice. Tutaj jest sweterkownia islandzka. One w sklepach kosztują zwykle 30 tysięcy 25, a w second handach można wycelować w 5 tysięcy koron, w 9, 12, więc zdecydowanie się opłaca
przebuszować te sklepy. Na razie Andy nie zdecydował się na kupno sweterka, ponieważ kołnierzyk był trochę blisko szyi, a ten materiał, ta wełna jest dosyć taka gryząca, więc ciężko to nosić, kiedy nie ma się czegoś pod spodem, a on za bardzo golfów nie nosi, a poza tym nawet gdyby kupił, to wyglądałoby to za niczym, więc na razie rezygnuję, pójdziemy jeszcze do innych second handów. Jeżeli nic się nie znajdzie, to tutaj wrócimy i go kupimy, o ile jeszcze będzie, więc trzymamy kciuki za samych siebie. Dalej w poszukiwaniu islandzkiego sweterka. O, patrzcie, paczkomaty. Odwiedziliśmy chyba już wszystkie Red Crossy, czerwone krzyże w pobliżu. Został ostatni. I jest zamknięty. To przez to, że nie ma wolontariuszy, bo jest napisane, jeżeli ten sklep jest zamknięty, to znaczy, że potrzeba im wolontariuszy. To już jest drugi czerwony krzyż, który niestety jest zamknięty. Chciałam powiedzieć, że to jest ekspozycja koszów na śmieci, ale są to krzesełka. Ale to jest kosz na śmieci. Bułka za 1,59. Oszaleli. W tym kraju cola jest tańsza od bułki. Jesteśmy teraz w centrum handlowym, gdzie jest wskazane, jak przebiega granica między płytami tektonicznymi, europejską albo euroazjatycką, a północnoamerykańską. Tak więc teraz jestem na płycie europejskiej, a teraz na północnoamerykańskiej, a tu przebiega granica. Jest lawa, wszystko się zgadza, ale to nie jest prawdziwa lawa. To są lampeczki. Jestem pomiędzy kontynentami, a teraz jestem w dwóch miejscach naraz. Tak jak w Walk to Remember. Nie? Jakoś tak było. Jak to było, jak po polsku się nazywa ten film, nie pamiętam, ale życzeniem tej laski było znaleźć się w dwóch miejscach naraz, to tamten facet, chłopak jej mógł ją zabrać tutaj. Halo. Więc tak, to jest taka mała wystawa w centrum handlowym. Tutaj jest domek, w którym można poczuć, jak to jest, kiedy jest trzęsienie ziemi. Podobne atrakcje są w Nowej Zelandii. Co najmniej dwa muzea mają takie domki, można do nich wejść i tam co 5-10 minut jest właśnie no, taka symulacja trzęsienia, że wszystko się trzęsie, spadają różne rzeczy. W 2008 roku te okolice nawiedziło spore trzęsienie ziemi i tutaj stworzono taki obraz ze szkiełek, wazonów, kubków, filiżanek, które pospadały wtedy z półek, się rozbiły. No i teraz ich odłamki są tutaj na obrazie. To są różne zdjęcia właśnie, jak to wyglądało świeżo po trzęsieniu. A tak prezentował się sklep po tym trzęsieniu. Tam są pokazane scenki, jak to wyglądało w sklepie alkoholowym. Tu byliśmy jeszcze wczoraj. Fokusuj się, o tutaj. A teraz jesteśmy... Tutaj przejeżdżaliśmy, a teraz jesteśmy tutaj. Tak więc połowę kraju objechaliśmy wczoraj, prawie że. Małe myćku samochodu. Samochód co dopiero zdajemy pojutrze, ale czas zmyć to cmentarzysko muszek i innych insektów. Teraz będziemy zmierzać ku kempingowi. Jutro nadal plan pozostaje taki sam. Ma być ładniejsza pogoda, bardziej przejrzyste niebo, więc wybierzemy się na oglądanie wulkanu. Andy ma swój sweter! Kupił go przypadkiem w sklepiku obok kempingu. Nasz kemping znajduje się pośrodku niczego. Sklepik znajdował się pośrodku niczego i znalazł sweter, który mu pasował i na którego było go stać. Może nie do końca, ale ten kosztował
prawie 20 tysięcy koron, ale co tam, pewnie będziemy tutaj tylko raz. Może kiedyś na starość jeszcze przyjedziemy na Islandię, więc spoko. Wygląda, jakby Voldemort siedział w tym samochodzie. Co nie?